Cześć, siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chcę dzisiaj pokazać, jak działa ten mój superkomputer właśnie na akceleratorze graficznym Nvidia Tesla C870. Na prośbę mojego kolegi, który po prostu napisał do mnie SMS-a, żebym wziął to pokazał, bo mówi, pokazywałeś jak to czyściłeś, ale ja nie widziałem jak to działa w praktyce. A tu mamy antenkę Wi-Fi tej karty Gigabyte'a, którą pokazywałem. No, jest tutaj podpinana. Karta znajduje się tu na samym dole, jak zresztą widać, i działa bardzo dobrze. No, no to więc kolega chce zobaczyć, to kolega zobaczy. Dobra. Teraz będę cicho. Ale to zapierdziela. Widzicie, że tak się wszystko uruchamia. To jest akcelerator Nvidia Tesla C870. To jest konkretne już bydle. No ona ma bardzo, ona całą obudowę praktycznie zajmuje tutaj pół centymetra, tylko mi zostaje, to nawet nie starczy miejsca, żeby wentylator jakiś tu wsadzić. Może tu na górę, ale nie chce mi się. Tak wszystko dobrze działa. A i nowy nabytek. Dysk Seagate'a 1 TB Barracuda 7200 obrotów, 64 MB pamięć cache. Tak, dla systemu Linux i to jest partycja zrobiona tylko dla systemu Linux, że ten dysk tylko będzie mógł na systemie Linux wystartować. Jeżeli byśmy ten dysk podłączyli do systemu Windows, to Windows go nie będzie w ogóle widział. Bo to jest tylko dysk dla systemu Linux. Z czego też musiałem tutaj niezłą kabliotechę zrobić. Kabliotechę. Tekę. O, albo kabliotechę. Zrobić, żeby podłączyć ten dysk, bo mogłem go tam, ale tam znowu zobaczcie, też miejsca nie ma. Pokażę z góry, bo tam też jest jakieś 2 cm tylko. Dziwię się, że ten dysk Gudrama w ogóle tam jeszcze zmieściłem. To jest generacja trzecia, chyba CX400, jak dobrze pamiętam. O, przepraszam. CL100 generacji trzeciej, 240 GB. No i tak to wygląda, fajnie to pracuje. Mamy tu wentylator Be Quieta 4-pinowy PWM, chłodzenie boksowe od Intela i9 10 generacji, które ma większe TDP niż standardowe do Pentiuma Gold 6405. No i 16 GB RAM w dwóch kościach po 8. No i akcelerator graficzny, który jest zajebisty. No wiem, że to oświetlanie was wkurza, ale chcę tylko wejść do systemu i dla zainteresowanych wyświetlić informacje. A informacje są takie, jest to komputer na systemie Linux Ubuntu. Gigabyte Technology, nazwa płyty głównej, ilość pamięci RAM, procesor Intel Pentium Gold 6405, 4,10 GHz, czterordzeniowy, a tak naprawdę posiada dwa rdzenie fizyczne i cztery wirtualne zwane wątkami. Grafika tu jest intelowska. Pojemność dysków 1,5 TB, bo mamy 1 TB. Ten to jest wersja mojego systemu operacyjnego Ubuntu 22.04.1 LTS, czyli z przedłużoną, jak to się mówi, licencją. Nie licencją, tylko wsparciem na aktualizacje takie inne do 2027. Tryb systemu operacyjnego 64-bitowy. Wersja GNOME 42.5, system Okent Wayland. No z tym Waylandem to też wielu użytkowników do mnie pisało, że no to też się wali czasem niesamowicie.
i zasilacz. Be Quiet System Power 9, model zasilacza S9-600W. I to są parametry zasilacza. Ja uważam, że są takie w dechę. Spokojnie radzi sobie z pociągnięciem tego sarkofagu. Powiem wam tak, no jakoś ta Nvidia Tesla działa. Jadę na standardowych linuxowych sterownikach, nie jadę na sterownikach Nvidia. No i działa to jakoś, bo to jest po prostu procesor GPU, który ma wspomagać tam przetwarzanie trójwymiarowej grafiki i takie inne pierdowe. To jest karta rozszerzeń, które były montowane w 2007-2008 roku w stacjach roboczych. I to miało za zadanie po prostu być kartą rozszerzeń do obliczania grafiki tutaj wymiarowej i innych takich rzeczy dla inżynierów, astrofizyków i tak dalej. A ja sobie kupiłem ją po prostu, bo chciałem zobaczyć, jak to będzie w Linuxie zasuwać. I powiem szczerze, zasuwa zajebiście. A że trzeba dwoma wtyczkami podpiąć, no to już inna kwestia. Powiem wam, działa, poustawiałem BIOS pod siebie, wszystko działa dobrze, nie mam problemu żadnego z uruchamianiem się. No tam na początku były problemy, że tam do BIOSu wywalało, bo się coś wysrywało w BIOSie, ale to jest normalne, że czasem wiecie, że coś się czasem posypie. Tak. No i tutaj mamy dysk na system Linux Ubuntu, jest to dysk GoodRAM i RDM. O, 256 giga, transfer, odczyt 3200 megabitów na sekundę, zapis 3000, więc nie jest źle. Jak na ten komputer, to uważam, że wystarczy w zupełności. No i kartę Wi-Fi i Bluetooth Gigabyte'a. No więc co, powiem szczerze, jest to taki mały komputer do zastosowań multimedialnych w domu i powiem szczerze, na ten komputer to ja wydałem około, szczerze, no niecałe 1500 zł tak naprawdę. No bo plus zasilacz, wentylator, jeżeli wszystko policzyć, to niecałe 1500 wydałem. No więc powiem szczerze, że inwestycja mi się zarąbiście udała. Jeżeli będzie trzeba, to zbuduję jeszcze taki kolejny. Bo powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak dobrze to będzie działać. No. Akcelerator spisuje się dobrze. Szkoda, że na tej płycie nie ma kolejnego wejścia na karty, bo bym sobie drugi wepchnął, bo posiadam też drugą sztukę. I bym już na dwóch działał. Bo zobaczcie, że ja tu mam jeszcze wtyczki PCI. Kolejne dwie. Więc... zasilacz spokojnie by pociągnął to. Okej, okay, no dobra. To mam nadzieję, że ci, którzy byli ciekawi, będą zadowoleni, jak to wygląda, bo to wygląda tak. Trzymajcie się i miłego oglądania. Piorun Burza Elektryk.